tej książce się pojawiają i no, to była cała masa pracy, żeby dotrzeć do tych ludzi. Ty dotarłeś personalnie do autorów, no może nie do autorów, ale do spadkobierców. Masz jakieś ciekawe historie z tym związane, bo to była chyba też podróż przez ten wielki areał. Tak, w czasach internetu dotarcie do kogokolwiek jest bardzo łatwe, a w Rosji jest taki portal społecznościowy, który jest odpowiednikiem Facebooka, nazywa się Wkontakcie.ru. I tam te wszystkie osoby właśnie, dzięki temu właśnie portalowi ze wszystkimi, z prawie wszystkimi osobami nawiązałem kontakt. Młode zespoły, które grają obecnie, bez żadnych problemów zgodziły się na udostępnienie ich tekstów, nieodpłatne przetłumaczenie i publikacje. Natomiast ze spadkobiercami niektórych artystów z 80-tych lat był pewien problem. Ludzi podchodziło bardzo merkantylnie do sprawy, a najjaskrawszym przykładem jest tutaj sprawa tekstów zespołu Kino. Ponieważ po śmierci Wiktora Coya teksty te znalazły się w władaniu takiej korporacji muzycznej Moroz Records, która teraz dysponuje wszelkimi prawami i po prostu rzucili jakąś kosmiczną cenę za to, żebyśmy mogli tych tekstów użyć. Udało nam się to obejść przez to, że zamieszczamy jak gdyby cytaty z tych tekstów, a nie całość tekstów, ale są to cytaty, które zawierają tych tekstów powiedzmy z 85%. Ja mam takie pytanie, właściwie dwa. Po pierwsze, czy mógłbyś coś powiedzieć o Magnit i Zdacie, jak to funkcjonowało na zasadach wymiany, tak szerzej? Pewnie się lepiej orientujesz niż się, jak usuwały te kasety, na przykład zespołami z Syberii. Druga rzecz, właściwie to trzy rzeczy mam teraz na myśli. Koncert Nice Rap, być może o nim słyszałeś, w mieście Garatok na Syberii w 1988 roku, na którym było 5000 osób podobno. Nie wiem, kompletny amok, ja to wyczytałem w non-stopie kiedyś, które mój wujek spalił w piecu później. A trzecia rzecz to to ruski praryw. I o to też bym chciał zadać pytanie. Wiesz o czym mówię. Praryw, czyli nacjonal bolszewicy. Zbliżenie z jego tak, i Managiera również, nie? Z tego. Managier, Olejek jakiś tam tak. Grał tam w nawet z jakiej góry jakim w pewnym momencie tak. Do nich przystąpił. Okej, okay, to zacznę może od Magicy. Skąd ta ekstrema nagle, nie? Bo wiadomo, że to zawsze będziemy przeciw, ale skąd akurat w tym, a nie innym kierunku. Okej, okay, to tak. Zacznijmy od Magnit i Zdatu. W ten sposób określano właśnie podziemny obiekt najpierw szpulowy, później kasetowy, zanim nastały czasy Gorbaczowa. Ludzie po prostu kopiowali sobie w domach i te nagrania, na przykład nagrania zespołu Akwarium w ten sposób się rozchodziły, ale nie tylko. Nawet pieśni bardów Wysockiego, albo też bardziej takich społecznie zaangażowanych, niepokornych artystów też w ten sposób się rozchodziły. Grano wtedy koncerty w prywatnych mieszkaniach, o których informacje docierały przez głuche telefony, zaszyfrowaną drogą, ale na takich koncertach zawsze było minimum 100 osób. Były to wielkie mieszkania i duże koncerty, chociaż akustyczne zazwyczaj. No i głównym problemem, głównym paragrafem, pod który można było podpisać organizację takiego koncertu, było, nie było wcale, jakby się mogło niektórym zdawać, śpiewanie niewygodnych dla władzy tekstów, tylko podpinano to pod nielegalną działalność gospodarczą. A tak naprawdę wiele, trzeba to zaznaczyć, wiele muzyków w tych czasach utrzymywało się całkiem dobrze z tych koncertów, bo ludzie się po prostu zrzucali i starczyło czasem o wiele więcej niż na bilet na pociąg w jedną i drugą stronę. Muzycy z Leningradu jeździli na Ural, na Syberię grać takie koncerty. KGB oczywiście, służby specjalne łaziły wszystkim po piętach, ale ludzie umieli bardzo dobrze zmylać ich czujność i kombinować. Później, tak, Magnit i Zdat. W czasach Gorbaczowa pojawiły się pierwsze kioski zwane zwłokozapis. Były to kioski z kasetami, z całymi dyskografiami zespołów tak zwanych amatorskich, niezarejestrowanych, czyli de facto undergroundowych.
rosyjskich, ale także ze spiratowanymi zachodnimi płytami, całymi dyskografiami różnych zespołów. Znamy to później, z późniejszych czasów z Rosji przychodziły takie płyty, cała dyskografia różnych zespołów EP3, które sprzedawane były na warszawskim stadionie dziesięciolecia. Wcześniej takie dyskografie całe były tworzone na kasetach i można było sobie taką kasetę za niewielką opłatą po prostu przynieść sobie własną kasetę i przegrać sobie dowolnie wybrany z katalogu album. I takie miejsca istniały we wszystkich dużych miastach całego Związku Radzieckiego. Jeden z najsłynniejszych albumów zespołu Kino, Grupa Krowi, dzisiaj figurujący na pierwszym miejscu w ogóle jako najważniejszy album radzieckiego rocka w historii. Można właśnie sobie wyobrazić, jaka wielka była popularność oddolna i tego zespołu pod koniec lat 80. Materiał wyciekł ze studia i po 3 dniach Wiktor Coy, będąc z wizytą w dalekiej Almacie, już ten album zobaczył w takim kiosku. Aha, teraz miałem mówić o nacjonalbolszewikach. Tak, w 90-tych latach, kiedy ze wszystko zaczęło się po prostu, zresztą oglądaliśmy film i jakby to jest właśnie rzeczywistość tych czasów. To jest jeszcze jakby czasy, kiedy stara rzeczywistość zazębiała się z tą nową i tą nową rzeczywistość w filmie reprezentują właśnie gwałciciele. W tych czasach też były bardzo popularne różne polityczne ekstremizmy i najbardziej rozkwitło to w czasach pierwszego i drugiego puczu, czyli w 91 i 93 roku. Jegor Lietow tak wahał się pomiędzy różnymi ideologiami, bo tak jest uznawany za pierwszego jak gdyby propagatora takiego anarchizmu w stylu Kras i tak dalej. Jako pierwszy taki tego typu ideę przeszczepiał, ale potem zmienił trochę kierunek. Coraz bardziej, potem coraz częściej mówił, że uważa się za komunistę i że to, co się w Rosji działo, to nie był żaden komunizm, tylko że on się uważa za prawdziwego komunistę i że prawdziwy komunizm nigdy na świecie nie istniał. No a później trzeba dodać jeszcze to, że Jegor Lietow bardzo dużo eksperymentował z różnymi środkami psychoaktywnymi, ale także inni artyści i tak samo osoby, które pierwsze takie ekstremalne partie zaczęły zakładać, też pochodziły z kręgu artystów. Eduard Limonow chociażby, przecież był dysydentem w latach 70. Jego książka Ja, Edyczka dużo opowiada o tym, co to za postać. Więc partię, którą założył przy dużym współudziale właśnie Jegora Lietowa, założyli tą partię broniąc parlamentu przed czołgami Jelcyna właśnie w tych dniach. To było jakieś kompletne kuriozum, bo było, można to nazwać taką ultralewacką partią, ale z elementami nacjonalizmu, czyli jakieś nie mające odpowiednika żadnego. Poza tym postać samego Eduarda Limonowa po prostu zawsze był kompletnym freakiem. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie odnośnie teraźniejszych czasów, bo ja wychowywałam się na właśnie kulturze undergroundowej, bo pochodzę z miasta Porto i rodzice na szczęście słuchali cały czas tej muzyki. Z jakiego miasta? Z Archangielsko. To jest miasto Porto, do którego trafiały płyty jak zachodnich, tak i no, zachodnich wykonawców, wiadomo, przez drogą morską, rosyjskich wykonawców drogą inną. Płyty były kręcone w domu, na taśmach, na swoich urządzeniach. Tylko pytanie jest takie, czy takie zespoły jak Maszyna Wiemieni, Piknik, DDT, czy oni jeszcze mają prawo istnieć jako zespół mainstreamowy, tworzący, nadający kierunek kulturze, czy jednak to jest zespół i na koncerty, którego chodzimy, no tak, rodzice tego słuchali, znam to, lubię to. Albo właśnie stary dziady na to chodzą tylko i te zespoły już
nie mają miejsca w teraźniejszości. Ciekawe pytanie. Właśnie zespół DDT jest bardzo ważnym zespołem, bo może na przykład niektórym się mniej podobać od strony muzycznej, bo ich muzyka jest bardziej taka osadzona w klimacie rocka lat 70. Za to właśnie trafia do serc wielu takich zwykłych ludzi i dzięki właśnie i najważniejsze są te, ważne bardzo są teksty Jurija Szewczuka, bardzo zaangażowane społecznie, jego bezkompromisowa wobec władz postawa w momencie, kiedy, w czasach, kiedy zespoły gwiazdy rocka lat 80. Ich większość po prostu do niedawna przynajmniej gdyby nie zabierała głosu w ważnych społecznych kwestiach i politycznych, bo po prostu nie chciała stracić wpływów z wielkich imprez korporacyjnych, na których grają i zarabiają po prostu wielkie pieniądze. To właśnie Jurij Szewczuk nigdy na takich koncertach nie brał udziału i za to wolał uczestniczyć właśnie w takich ulicznych akcjach protestu. A przy okazji będąc bardzo, praktycznie można powiedzieć, VIP-em rosyjskiej sceny rockowej i w ogóle sceny muzycznej, postacią rozpoznawaną przez każdego statystycznego Rosjanina. Tak, jeśli chodzi o miasto Archangelsk, to właśnie z miasta Archangelsk podchodził bardzo lubiany przeze mnie zespół Obłoczny Kraj. Zespół, który balansował na granicy black metalu, o brzmieniu podobnym do wczesnego Black Sabbath, ale jego teksty były przesiąknięte taką zjadliwą ironią i komentowały różne wydarzenia społeczne czy polityczne i tak, to właśnie zespół trochę może wobec dzisiaj niedoceniany, ale bardzo ważny. Ich dyskografia też była bardzo bogata, chyba nagrali około kilkunastu albumów. Że protesty przybierają na sile, jest to związane z jakąś bezkarnością kompletną urzędników, z kryzysem i z wieloma innymi rzeczami. Jeśli chodzi o... Można powiedzieć tak, protest jest... są zespoły, które bardziej sympatyzują z lewą, z lewą stroną tych sił protestu. Na przykład zespół Parto, który odwołuje się do jakichś takich klimatów, można powiedzieć nawet, że czasami feministyczno-queerowych w swoim klimacie i jak gdyby swojej estetyce elektrokleszowej. Poza tym wyśmiewają bogatą młodzież wciągającą kreski na klubowych imprezach i różne inne sfery życia i co, ale są też tacy są też takie zespoły jak na przykład bardzo dziwny twór ostatnio powstał, zespół się nazywa Zespół Chrystusa Zbawiciela i Matki Surowej Ziemi. Tak, to jest taki projekt bardzo tajemniczy i wokalista tego zespołu przebiera się za starą babę i ich teksty są mniej więcej takie: stworzyć więzienia dla dzieci albo nasze ikony są najlepsze na świecie. Można to traktować jako polewkę z tego prawosławnego boomu, ale mówi się o tym, że to są ludzie związani z neofaszystowską sceną pogańską. No właśnie takie, tak jak mówię, więc zjawiska są bardzo zróżnicowane na tej najnowszej scenie. Trzeba wymienić tutaj taką postać bardzo popularną wśród młodzieży, jak raper Noise MC, którego niektórzy nazywają Szewczukiem XXI wieku, bo on porusza bardzo takich tematów niewygodnych, ale bardzo skonkretyzowanych. Na przykład rozkręcił kampanię przeciwko bezkarnym VIP-om, którzy jeżdżą limuzynami z tak zwanymi migałkami, czyli kogutami, i których nie dotyczą prawa ruchu drogowego. Powodują oni wiele wypadków i są absolutnie bezkarni. Była taka głośna sprawa, właśnie zderzenie czołowe w centrum Moskwy, w którym zginęły znane osoby, znana położna, znana w Rosji położna i jej córka.
A wypadek został spowodowany przez wiceszefa koncernu Lukoil i Noise MC, który był prywatnie prywatnie znał tą córkę tej położnej. W trzy dni nagrał piosenkę pod tytułem Mercedes S666. Właśnie o tym Anatoliu Barkowie, wiceszefie Lukoilu. I kawałek ten w przeciągu tygodnia miał już parę milionów oglądalności. Powstał też taki ruch trochę w klimacie pomarańczowej alternatywy. Niebieski wiaderka się nazywa. To są ludzie, którzy przyklejają na swoje dachy swoich samochodów niebieskie wiaderka i robią takie na przykład po moskiewskiej obwodnicy takie jazdy, że tamują ruch i buczą w klaksony. Niektórzy też uczestnicy tego ruchu wskakują w wiaderkach na głowie, na samochody VIP-ów i potem filmują to i wrzucają na YouTube'a i jak gdyby to też są milionowe sprawy, jeśli chodzi o oglądalność.